Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Jestem najemnikiem, w tym momencie mam poziom 56, szósty krąg magii. Najpierw w grę przyszedłem sobie magiem, teraz przechodzimy ją najemnikiem. Zrobiliśmy sobie nową grę plus, mamy tutaj naszego starego dobrego przyjaciela Diego. Wychodzimy z górniczej doliny, mamy dowody dla Lorda Hagena, które musimy mu oddać. No i sypiemy zatem do przodu, mamy ten tego, no Elbastardo tutaj założony. Zbroję najemnika. I lecimy jak najszybciej, moi drodzy przyjaciele. W podskokach tutaj mamy roślinkę. Szczerze mówiąc, tych roślinek w ogóle nie zbierałem. Dużo rzeczy tutaj omijam. Z jednej strony, kurczę, no strasznie mnie zgubię, no bo ja bardzo, bardzo, bardzo lubię eksplorować. Jaka fajna muzyczka. Cisza i spokój. Tutaj jak przyszedłem do Górniczej Doliny, to się przepchałem przez hordy orków, a teraz wrócimy się tą drugą drogą. Tutaj przez tą kopalnię sobie przejdziemy, która tutaj sobie bierze i stoi. Jeszcze otwarta. Tak więc Diego, jesteś tutaj ze mną gdzieś w okolicy i w ogóle czy... A! Kurna, Diego mi zwiał... zajumali. Chodź stary. Nie denerwuj ludzi, ani ludu, ani mnie, ani nikogo, bardzo proszę ciebie. Jesteś? Okej, okay, miaszczo. Masz coś mi do powiedzenia. Jesteśmy na miejscu. Pozostaw... Muszę... Dziękuję. Więc ten punkcik dostaliśmy od niego i jest za miaszczu. Mamy tutaj mięso kopacze, które mogę sobie podnieść. Czekajcie, jak tam w ogóle mamy sytuację? 48 jabłeczek. 28 gularzy, 9 goblinych tego, no. Jagód redz polny potrzebuje. Potrzebuje redy z polnów. Polnych redz. Czegoś tak. 48. Zębate ziele. Szczaw królewski. Znaczy się smoczy korzeń. 13. I 21 redz polnów. Super. Będziemy sobie robić miksturki. Do życia i do zręczności. Tak więc w tym momencie mamy wczytywanie. Jest w tym momencie akt rozdział 3. Oko i nosa. I witam was w kolinie, mam tutaj młode wilki, które mnie tutaj zaatakowały, no nie byłem do tego w ogóle przygotowany. Mój mieczyk zajmiaszczy, którym wezmę i ich pociacham na drobne kawałeczki. Oprócz tego mamy tutaj kawałeczek skrzyneczki. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, kurata, prawo, lewo, prawo, lewo. Dwa ekstrakty lecznicze i 25 sztuk złotych monecik. Kupę kasy i w ogóle. Nic, lecimy zatem do przodu, tam nas jeszcze nie było. Czyli kurna, nie mam żadnego pojęcia dokąd bym się mu chciał przebiec. Tu mam już na typu roślinki i tak dalej. Wodę mam jakieś gobliny. Po 40 punkcików doświadczenia za nie dostaliśmy. Daj miksturkę koloru żółtego i... nie, żółtego, czerwonego. I jedną miksturkę koloru niebieskiego, czyli do życia i do many. Skórzany mieszek, kolejna skrzynka, w której będę miał pełno nagród. Lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo. Taki szyfr, esencje lecznicza i kilka sztuk złota i jakiś tam sztylecik. Dawaj bezi kurnata w podskokach, mój drogi przyjacielu, jak najszybciej. Znaczy jak najszybciej nie, no ale lecimy. On to oprócz tego olbrzymie szczury. Tym zabiorą i atakują. Mam tutaj mistrzostwo broni noręcznej na 113%, aż... superacko. Zajmiasz w ogóle. Kolejne olbrzymie szczury, dobra, przebiegły sobie, nie interesują się w ogóle. No to ja się nimi też nie interesują. No i tutaj będzie przejście chyba, tak? Stąd wróciliśmy, tak. Łuczek w łapę, mam tam poszukiwacze, czy ten człowiek mnie interesuje? No w sumie mógłby. Zobaczymy, czego on ode mnie chce. Tak więc, mój drogi przyjacielu, masz dla mnie coś ciekawego do powiedzenia, czy ja? Może sobie zapisz najpierw. Nie wiadomo, jak to pójdzie. Kurde, jaki on jest straszny. Co mam ciekawego do powiedzenia? Teraz poznasz prawdziwą moc mego pana. Nic cię już nie uratuje. No to przewalone, koniec.
300 punkcików doświadczenia, ekstrakt many, akwaryn i 35 sztuk złotych monecik. Wszystko pakujemy do kieszeni. Drzeczki sobie otworzymy. No i mamy tutaj tych rycerzy. Ktoś ich wziął i puknął. 50 strzał, strzynka. Bierz te strzały. Znaczy się, to są bełty, kurde, jak ja mówię. Goblinie jagody, łopanie. Ognista pokrzywa, teleport do przełomu, czy Korinis, jedna stara moneta, 23 sztuki złota i siarka. Bierzemy wszystko. Nie ma czego plądrować. To się da. I kolejny rycerz to samo. Bełt, znaczy kolejny leczniczy, stara moneta, 46 sztuk złota, smoła, skała krystaliczna i srebrny pierścień. Tak więc bierzemy wszystko. No bo można i w ogóle. Niczego tu nie znajdę. Tak więc jak już nic nie ma, tak więc idziemy do przodu. Tak więc, dobra. Mniejsza o to. Mam naszego starego, dobrego przyjaciela, jakim jest Lares. Ciekawy jestem, co mi ma ciekawe głowy. No, jesteś na... To akurat łatwo. Od twojej porozmawiaj, Xarda. Chwila. Otrzymaliśmy runę i w ogóle mamy się udać do Xardasa. Nie wygląda. Mój ból głowy nie ustępuje nawet... Chyba muszę naj... Teraz stanę to sobie odpoczywać, sobie grę zapiszę w międzyczasie. Oprócz tego mam tam taką fajną bestię, której kurde, chata, no nie wiem, czy się bać, czy się nie bać, ale dobra, podejdziemy, pogadamy, może będzie to w miarę dobrze z nami, czy a... Smoczy zębaczek. 400 punkcików do doświadczenia. Niczego tu nie znajdę. Mamy kolejnego przyjaciela, który nie jest przeciwko do mnie nastawiony. Łata! Ty kurde, trafił mnie. Myślałem, że mu się nie uda. 300 punkcji doświadczenia, esencja lecznicza, 40 sztuk złota i skała krystaliczna. Chciałem się tutaj udać do tego posążku Inosa. My sobie zapiszemy i możemy się może wziąć i pomodlić. Kurna, ta chyba to nie wyjdzie mi, ale dobra. Czuję, że coś się stało. Cię ciśnie i dusi. Kurna, panowie, ratujcie. To było niemiłe. Niesympatyczne i nie taktowne, że tak to ujmę. Panie, tak dokładnie tutaj jestem, ze sobą porozmawiać troszkę bliżej. 40 knięcia z mieczyka jest po tobie, stary, czyli esencja many, 40 sztuk złota i smoła. Nic tu nie ma. I nic poza tym, tak więc lecimy zatem jak najszybciej do wuja Xardasa. Tylko czekajcie, może bym sobie jakąś miksturkę wypił, bo życie mało mam dosyć. 61. 60 miksturek. 80, 79, 78, 77. Dużo mam strasznie życia i te miksturki tak mi troszeczkę biorą i troszeczkę czasu mija, zanim ja sobie to wezmę w jakikolwiek sposób. Na pewno 72, ok, spoko, sobie miaszczą. Nie pozostaje nic innego, jak udałem się tylko Xardasa, zobaczymy co tam ciekawego mam mi do powiedzenia, mój drugi stary, ukochany przyjaciel. Tu. To wszystko to się po... sprzedawać dziewiątka do Xardasa. Cisza, spokój, nic tutaj złego ani strasznego się nie dzieje. Więc idziemy do naszego kochanego przyjaciela. Jestem bardzo ciekawy, co mi ciekawego może powiedzieć. Bardzo dawno nigdy nie byłem. Tak więc, mój drogi przyjacielu, takich jak ty, skurczybyków nie było zbyt dużo. Ciekawy, czy mam tutaj w kufrze te rzeczy, które tak wpakowałem. Jest Alkoinosa, kradzież energii, jakaś torba i ten pierścień otwiera portal. Sardeńku. Hej. Masz u mnie. Wracam z Górniczej Doliny. Najwyższy czas. Miałeś rację. W dolinie stacjonuje potężna... Orkowie oblegają zamek. Jeśli się nie mylę, wkrótce... Co będziemy przejebali? Będziemy im przewalony. Wiedział, że chcesz się ze mną widzieć. Co się tu do diabła... Nasz przeciwnik dowiedział się, kim jesteś naprawdę. Zdał sobie sprawę z zagrożenia. Zabawa wchowanego już... No to spoko. Wreszcie udało mi się zdobyć dowód dla Lorda Hagena. Zaatakowały mnie magowie w czarnych szatach. Znalazłem wreszcie dowód. Co to za dowód? Otrzymałem list. To powinno wystarczyć. Dobra, co mam teraz zrobić? Nie. Zaatakował... Wróg ma wiele. Zajęli już pozycję. Trzymaj się od nich z... Co mam teraz? Zanieś Hagenowi list od Garonda. Z takim dowodem w ręku. Potem udaj się do Pyrok. Musisz koniecznie zabrać ten artefakt. Idź już. Dobra, stary, dzięki ci. Ej, ty. Coś mogę się zapytać, jeszcze nic. To nic, lecimy z buta na piechotę. Trochę głupie, no dobra. Idziemy do wuja Hagena, Lorda.
Droga będzie długa, miła, sympatyczna i w ogóle nie chcę mi się tutaj korzystać na razie z tego, tego, jak to się nazywa, z teleportacji. Chociaż mógłbym. Ale nie, lecimy z buta, kurna chata, nic nie ma się co bać, odpalimy sobie tego, no. Łuka naszego zamieszczego. Piliśmy sobie też miksturkę do biegania szybszego, tak więc troszeczkę szybciej to będziemy i... Upa, nie, jakiś tam potwór jest. Chcesz kawalera tam, ciekawe, kawalera, nie pamiętam. Co ty człowiek tutaj robi, no ale weźcie się. Panie mój kochany, odpowiednio ustaw. 300 punkcików się to nie? Robota! Jedna bestia mniej! Czy w kusze będę miał coś ciekawego? Chyba nic ciekawego nie mam. Ja ci kowalnik jakieś zostawiłem, czy co? Coś tam w ogóle działo? Byłem we twojej chacie w Górczej Dolinie. Byłem w twojej chacie, a zatem jeszcze udało ci się to z... Jeżeli mówisz o torbie pełnej, ale z ciebie spryć, masz ją ze sobą? Tak, mam ją i ci ją oddam. Pewnie, świetnie. No okej. A dlaczego kto mógł w kolo... w porcie? Ty, jakieś punkciki doświadczenia, czy coś tam zaje? Ty, no, to trochę ten... Okej, okay, no nie wiem, daj mi 100 sztuk złotych monet, a przyniosłem ci tę rudę. Dałem Watrosowi twój list, chcę czegoś do mnie nauczyć. Daj mi zgoda, prawdziwy. Jest, no dostałem ten tego. Dałem Watra... Nie oczekiwałem od ciebie nic. Chcę się pewnie. Broń doręczna, po łuki, kusze, nie interesuje mnie, ani kolejny kusze, znaczy łuki, tylko może mi nauczyć. Dobra, tylko tyle mogłem sobie porozmawiać. Kurde, jaki ty miły byłeś, chłopie. Miły, sympatyczny i w ogóle. Bardzo ciekawy, tam do kolesia skasowaliśmy, sobie daj tam leży, śpi. To nie leży, śpi, jakiś tam nawalony pewnie. Koleś, kurde, chata tego poszukiwacza nie zauważyłem, z oddali. Tak więc powiedz mi, co tu masz mi do powiedzenia, mój drugi przyjacielu. Ej, no ale szyję, nie denerwujcie mnie. Tak ja wiem, że twój pan jest takim panem, jak jest, jakim panem jest i w ogóle i te sprawy, tak więc masz z buta 2-3 razy. Esencja lecznicza, 40 sztuk złotych monet i kwarcyt. Jestem bogaty. Lecimy zatem do przodu, tam gdzie nas jeszcze nie było. Czy po drodze będziemy mieli coś ciekawego, kolejna kapliczka, przy której bym się chciał pomodlić, no ale zapewne nie będę mógł. Mógłbym sobie chciał wyciągnąć, bo tutaj po drodze będą jakieś jeszcze bestie, z którymi będę mógł sobie wziąć i zawalczyć, żeby mnie... Brali i ten tego, no. Żeby mi namierzało w oddali różne typu potworki. I różnych przeciwników, nie tylko potworki, no ale kurczę też tych, no. Wiecie o kogo chodzi, nie? Mam tutaj tego, ten tego, mojego drogiego, ukochanego przyjaciela. Hej, ty. Owce jeszcze stoją. Czy w ciągu kilku ostatnich... Po prostu idź się, jeśli natkniesz się na faceta w czarnej szacie. Czy mężczyźni... Tak, krążą dookoła nas od paru dni. Jak... A tak jakby fakty... Ty żyjecie. Nie przepracuj. Kurna stary, ale ty byłeś kiedyś do mnie bardziej troszeczkę miły. Milszy, dawniej bardziej troszeczkę milszy dla mnie byłeś. Lobarcie. Masz coś ciekawego mi do powiedzenia, czy... Co nowego? Już nie daję. Znienacka pojawili się tutaj ci goście wczoraj. Chyba oszale... Rozmawiałeś z tym? Jasne. Nie miałem zresztą... Chyba kogoś Ciekawy jestem, kogo poszukują. Czemu nic nie zrobi? Bardzo bym chciał, ale się boję. Widziałem, jak spalili... Czemu miałbym Dobra, stary, nie bój się, ja się tym zajmę. Już idę im wszystkim wykopać. Hilda, hey, ty. Masz coś do żarcia, czy a? Ty nawet ci mogę jedzenie zapytać, poprosić i w ogóle. Biorę łuk w łapę i troszeczkę owieczek ci wezmę i wystukam. Kurczę, późno się robi, ciemno i niebezpiecznie. Jakiegoś wilka tutaj słychać. Dokładnie dwa wilczki, nawet i trzy. Kurde. Czego mi namierzasz wilka, który mi tam nie interesuje w ogóle nic? Daje się ostro tutaj wziąć i potentygować. Tam jest. Troszeczkę bliżej trzeba było podejść. Esencja leczenia, 35 sztuk złota i kwarcyt. Same kwarcyty ci koje się mają. Dobra stary, wiem, że masz coś mi do powiedzenia ciekawego. To jest bardzo interesujące. Czuję, że coś cię ciśnie, denerwuje i w ogóle
O, dostałem miksturkę do szybszego hasania. Poddaj, mamy polne bestie, sobie pójdziemy i ten tego wybijemy. Była jedna młoda, druga starsza. Podskoczka do miasta, porozmawiałem sobie z tymi kolesiami, może coś ciekawego nam powiedzą. Nic ciekawego nam nie powiedzieli. To udajemy się jak najszybciej do Lorda Hagena, zobaczymy coś ciekawego nam powie. 15 minut już nagrywam odcinek. Mąż uważa inaczej. Człowiek mnie interesuje, chyba że... Hej, ty! Sama widziałam. Z czego się teraz utrzymujesz? Nie wiem. Dobra, to mnie nie interesuje. Wiem, że komuś miałam dać taki zajmiaszczy ten tego, no. Coś. Widziałem już takich jak... Dobra, stary, dzięki. Ten dziwny róg, który udało mi się zdobyć. Wiem, że komuś tutaj powinien go oddać. A będzie jeszcze gorzej. To na pewno nie będzie Wambo. Zaraz Wambo zostanie w czambo i się od ten tego je. Obywatel, nie. Obywatel, nie. Panie, tutaj gdzieś taki jakiś gościu, z którym można byłoby sobie porozmawiać. Czego tu chcesz? O! Odejdź! Lutero, to jest ten koleś, który mnie interesuje. Chciałem sobie z nim porozmawiać. Chodź, Lutero, tutaj do drzwi. Hej, wynoś się! Dobra decyzja! Ej, strażnik! Alarm! On po prostu za dużo... Lepiej by było, gdyby się przyjął. Kurna, to po prostu... No, nie ciekawe, no kurna, żeby strażnik mnie podskoczył, to... Będzie mi nerwował jakiś strażnik, zaraz ci wezmę i... Niczego tu nie znajdę. No zabijcie, stary, to jest w ogóle, no nie, to jest w ogóle... Czego tu chcesz? Chodź tu. Muszę z tobą porozmawiać, panie Lutero. Jak już tu się już pojawiłem, to już muszę z tobą porozmawiać. Czego tu chcesz? Odejdź! No, mądra decyzja. Czego tu chcesz? Odejdź! Wynoś się stąd! Wynoś się! Chwila! Okej, teraz mogę z tobą porozmawiać. Mam tu dla ciebie pazury bardzo niezwykłego zębacza. Mam tu dla ciebie pazury bardzo niezwykłego zębacza. Moi klienci się ucieszą. Oto pierścień, który ci obiecał. No i spoko. Bardzo miły i w ogóle. Co masz tutaj ciekawego? Miksturkę szybką osi, no to bierzemy. Red Spawn. Nie wiem, czy mi to jest pierścień mocy. Plus 4 do siły, plus 4 do zręczności. Co ja sobie to wezmę? Może kiedyś mi się wydać. Niepamięć, sen. Kunsz mnie interesuje. Czarna perła. Nie wiem, po co jest czarna perła. To jest strasznie irytujące, bo nawet nie wiem, do czego jest ta czarna perła potrzebna. Ale dobra, dzięki ci, stary. Zrobiłem to, co miałem zrobić. Bardzo ważne i w ogóle. Hej. Nie rób mi problemów, tu też chciałem sobie tylko wziąć i pohandlować. Ty, ekstrakt leczniczy 70 tych od nawiarzy punktów życia sobie kupimy. Eliksir leczniczy też. Dwie ma te. Ekstrakt many, 75 do many. Dodaję i eliksir many. Zębate ziele mnie interesuje. Amulet ognia w sumie też mnie interesuje. Deszcz ognia i grom. Dwie te sobie kupimy. Kurczę, szkoda jest, no bo myślałem, że będziesz miał jakąś fajną miksturkę, która bym tutaj dodawała plus do życia i w ogóle. Wambo, to jest to i mój drogi przyjaciel. Idziemy do Lorda Hagena, idziemy z nim porozmawiać, może coś ciekawego nam powie. Strażnik miejski mnie nie interesuje. Pójdźmy tam się do kolejnych moich przyjaciół. Regana książkę mnie interesuje. Ten człowiek mnie interesuje, czym się zajmują paladyni, może mnie czegoś nauczyć, nie będzie mnie mógł niczego nauczyć, ani w tym rodzaju. Jestem w stanie tutaj skoczyć na stół, żeby po tym stole chodzić. Teraz sobie zapiszemy. To czym jest bardziej ważnym? Przynoszę ci wieści od Garonda. Proszę, kazał mi wręczyć ten list. Sytuacja jest groźniejsza niż przypuszczałem. Ale mów, co się dzieje w Górniczej Dolinie. Paladyni zabarykadowali się w tamtejszym zamku. Oblega ich horda orków. Obawiam się, że bez... Znajdę jakiś sposób... Bardziej niż jego wdzięczność. Tak, naturalnie. Dotrzymam słowa. Weź ten list. On otworzy przed tobą bramy klasztoru. Porozmawiaj z Pyrokarem, najwyższym z magów ognia. Pokaż mu to pismo, a on zaprowadzi cię do oka. Jeszcze jedno, zanim pójdziesz. Weź tę runę jako wyraz mojej wdzięczności. Spoko, za to będziemy mogli się brać i ten tego. Jakieś Muszę jakoś... Musimy... Może...
Dzięki tej runie będę mógł się brać i teleportować do miasta. Możesz mi przeszkolić? Będzie. Ty stary kurde, no ale byś pomógł troszeczkę, no bo z wami jestem, no pomagam wam w ogóle i te sprawy. Czyli musimy udać się teraz do Pyrokara. A skoczę sobie tutaj na dół i zarzucę sobie okiem, czy mógłbym sobie wziąć i coś ciekawego może kupić, zakupić w ogóle. Tutaj stałem jeszcze, jesteś tam sprzedawcy, kupcy i w ogóle Diego, zwróciłeś. W czym rzecz, mój drogi przyjacielu? W czym rzecz? Dużo się tu pozmienia. Ale w czym problem? Muszę się dostać, ale nie jest. Mam ci pożyczkę. W żadnym. Ktoś musi. Okej. Okay. W porządku. Słuchaj, gdy bariera to było teraz, że. Tak się stało, że mam to twoje złoto. Gdzie z. Na. Nie mu. Zdobo. Tylko. Jakie. Tor. Dobrze. Tak. Znalazłem twoje. Świetnie. Słuchaj. Chcę, żebyś zaniósł przekaz. Diego, czekaj chwileczkę. Będzie graniczyła z cudem kradzież tego mieszka. Ja sobie go ukradnę. Grę sobie zapiszemy. Ta. 600 sztuk złota, 210 punkcików doświadczenia. Jak tam interesy? Nie interesują mnie twoje interesy. No ale dobra, idziemy porozmawiać sobie z tamtym kolesiem. Porozmawiać sobie z tamtym kolesiem. On w ogóle nie był miły dla mnie. Tak więc będziemy też dla niego niezbyt mili. Gdzieś tutaj stał chyba. Znaczy się sobie na tej. Hej. To nie był Fernando. Co się teraz utrzymujesz? Nie interesuje mnie, z czego on się tutaj utrzymał. Wiem, że ten koleś tutaj gdzieś sobie siedzi, stoi w ogóle. Pak. Byku. Wytarkę. Czego tutaj szukasz? Odejdź! Nie masz tu czego szukać. Robotnik. Chłopie. Jak ci sieknę między oczy, to ci sieknę między oczy. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Nie masz tu czego szukać. Wiesz co, mój drogi przyjacielu Diego? Ja się wezmę i troszeczkę później, bo kiedy indziej tym wszystkim zajmę, ja na razie lecę do tego. Pochodzę sobie tutaj troszeczkę po różnych kupcach. Pokaż mi. Zobaczę, czy mają coś może ciekawego na sprzedaży. Mateo. Nie chcę kupować od ciebie żadnej zbyt. Mam nadzieję. Stary, no ale ty kurna nic ciekawego nie masz. Ja bym nawet sobie coś chciał od ciebie kupić, no ale jak ty nic nie masz, no to co? No gadaj stary, no kurna, co ja mam od ciebie kupić, jak ty nic ciekawego nie masz. Porozmawiałem sobie z Vosperem, naucz mnie jak otwierać z... Ta. Naucz mnie jak obdzierać zwierzynę ze skóry, tego się nie będę uczyć. Co słychać w mieście? Co? Jeśli orkowie naprawdę jest? Nie ma innego. Nie. Pokaż mi swoje towary, łuk bukowy. Jaki tam łuk mam u siebie w ogóle? Idziemy do góry nauki, znaczy już mam chyba łuk bukowy do siebie. Panowie, co się w ogóle dzieje u mnie? Smoczy łuk 160, nawet nie jakie łuk używam. Łuków szczerze mówiąc mnie nie interesują. Strzały też nie, tutaj te może te nie. Nie masz nic ciekawego też stary dla mnie. Tam jest jeszcze jeden Ignacy, co się nazywał, kupię. Tutaj mamy Torbena, Kowala Harada, może Harad by mi coś ciekawego mógł nauczyć. Znaczy Hakon, nie Harad, tylko... Tak, Harad, co ja mówię? To znowu. Stary mój kochany przyjacielu. Chcę kupić magiczne miecze. Czyli to mi nie sprzeda. Chcę sprzedać broń, którą wykułem, nie. Chcę. Czyli siłę mnie uczyć, stary kumpel. I nic poza tym, nie chcę mi uczyć żadnego miecza nowego. Od niego się nauczyłem wyrobu miecza magicznego. On będzie też coś sprzedaży, jak już pamiętam. Elfrich tak zwany i Torbena też, że mamy, to się zapytamy. Może jeść. Wytrychy ma stary, nic poza tym ciekawego. A ty Elfrichu? Nic nie mogę od ciebie kupić. Idziemy do naszego starego, zewnętrznego przyjaciela. Ta Konstantino. Hej, ty. Tu, jaki grepcy możemy nauczyć? Znam. Eliksir siły, upij jak coś, no to się od niego weźmiemy, nauczymy te eliksiru siły, pokaż mi swoje towary. Goblinie jagody kupujemy, roślinę leczniczą nie interesuje mnie, korzenie leczniczą nie, ogniste szczaw królewski kupujemy.
Będzie jeszcze gorzej. To mnie interesuje, ognisty kołżeń. Kurde, nie ma tego. Pełnia życia, pełna many. Nie masz, mój drogi przyjacielu. Nikt nie chce wiedzieć. Kurna chata. A będzie jeszcze gorzej. Dobra, nic więcej. Nie interesuje w tym momencie. To idziemy do tych dwóch kolesi, Regisa i Briana. Brian mnie interesuje. Mówię, co mogę? Mogę. Mamy dwie surowe stale. Nie mów. Rex, gdzie bym mógł coś dosyć ciekawego? Coś ciekawego? Nie, interesuje mnie to. Słyszałem co innego. Pokaż. U ciebie nic ciekawego nie mamy. No, też Valentina mógłbym wziąć i wpienić. Dodatkowe zadanie jest takie fajne w ogóle, na razie go nie będziemy brać i poruszać. Z Watrasem porozmawiałem sobie z naszym starym dobrym przyjacielem. Powiedz mi coś. Nie musisz, co nie. Kim ty? Gdzie? Mogę wysprzeć jasno. Rzecz ja. Czym się tak stoi? Gdyby kto. Strasznie się przytającego zrobiło. Co do tak? Powiem czego się niestety. Spoko. Co tylko handlarza bronią? Co do. Wiem, nazywa się w doskon. Jeszcze nie. Pośpiesz. Wróć. Kolejną tabliczkę. Mam dreszcze. Świetnie. Przyjmij w nagrodę te kilka eliksir. No to tam jakieś eliksirki superskie. Mam dreszcze. Chyba mam. Nie wyglądasz najlepiej. Chyba zbyt długo wystawiałeś się na czarne spojrzenia poszukiwaczy. Mogę uzdrowić twoje ciało, ale spokój duszy odzyskasz jedynie w klasztorze. Porozmawiaj z Pyrokarem. On ci pomoże. W klasztorze z Pyrokarem on mi pomoże, okej. Wodny krąg to nie, świadomienie nosa, magii. Możesz mnie uzdrowić, to uzdrow mnie jak już możesz. Dzięki stary, dobry mój przyjacielu. Jest strasznie brzydko, ciemno i do kitu pogoda. Idziemy się przespać, bo jest, no naprawdę nie chcę mi się hasać, bo jest brzydko. Mam tutaj Zurisa i jakiegoś maga ognia. Czego tutaj chcesz? Odejdź! Jak wam zaraz sieknę między oczy, to wam się odechce. Mi braci denerwowali, chcę się przespać. Odpoczywam do rana, koszmarny sen i w ogóle brzydkie rzeczy się działy, śniły mi w ogóle. To nie było takie trudne. Z tobą nie chcę mi się rozmawiać, z tobą może sobie porozmawiamy. Pokaż. Hakon broni te sprawy, nic ciekawego nie. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Oprócz Hakona mam tutaj Jorę. Pokaż. Jora w sumie też nic ciekawego nie ma. Nic ciekawego. Tego co pamiętam, to by mnie tutaj interesował. Chwila. Zuri, zobaczymy też Baltrama. Pokaż. Nie po coś się musiało. W kotacy jak. Dlaczego? Najpierw podjudzasz wieśniaków, a potem. A teraz zjeżdża. Tajemnica. Chwila. Wszyscy wiedzą. Pokaż. Nie powinni byli do tego dopuścić. No i jeden z najemników zamordował paladyna. Coś się musiało w końcu stać. Tacy jak ty nic ode mnie nie dostaną. Dlaczego? Najpierw podjudzasz wieśniaków, a potem udajesz, że nic się nie stało. A teraz zjeżdżaj. Spokój. Odstraszasz mi klientów. Hej stary, to nie jest w ogóle miłe. My z Urisem porozmawiamy sobie teraz. Pokaż mi swoje towary. Okej, z Uris mam tutaj premium do Max Money 5. Eliksir ducha, no to kupujemy go. Jak już nie ma nic innego, to kupujemy to co jest. 3 ekstrakcje do many. Słyszałam co innego. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Nie mogę się zajmować wszystkimi wszystkimi. Nie mów. Słyszałam co innego. Daj spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Nie mów. Zawsze to powtarzałam. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Czego ja? Teraz każdy już o tym wie.
Pokaż. Słyszałam co innego. Nikomu tego nie powtarzaj. Mój mąż uważa inaczej. Doprawdy? To interesujące. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. To przecież okropne. Teraz każdy już o tym wie. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Słyszałam co innego. Hej! Czy mo... Ta! Ile? Dla ci... Opowiem. Wymusisz... swoje własne przeznaczenie. Przez ogień i śnieg. Przez lód i płomienie. Ludzie w obcych zbrojach, bagno, jaszczury oczekują cię. To wszystko. Okej, dzięki ci za ten, za wszystko. Och. Dobra, gdzie byłem? Słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Ty porozmawiam sobie jeszcze z tymi kolesiami, może coś ciekawego mi powiedzą. Powiedz mi proszę o różnicach pomiędzy broń, nie interesuje mnie to w ogóle. Idziemy tutaj do lorda Andre. Co do gildii złodziei? Co do... tak. Znalazłem kryjówki gildii złodziei, pracuję nad tym. Pracuję, dobrze. Ty jaki kurczę nie usunę? Jak wy... wszystko... Chcę... Ja nie usunę gildii złodziei. Dobra, nie wiem o co chodzi, ale wiem, że tutaj mamy kogoś. Czego? Chcę zobaczyć więźniów. Chcę... No... Właśnie wychodziłem. Chyba nie zamierzasz wyciągnąć stąd swojego kumpla. Zapomnij o tym. Jak tylko krzyknę, zaraz zjawią się tu chłopcy. A wtedy zjemy po... Chcę zobaczyć. No idź i pożegnaj się ze... No stary, no widzisz jak to jest. Bennett, ponad cię tutaj zamknęli. Nie wiem kto to zrobił i dlaczego to zrobił, no ale nie wiem o co chodzi. Muszę z tobą porozmawiać. Chyba, że wszystkich wezmę i wyżej też może tak zrobić to. Co się stało? Jak trafiłeś do paki? Te świnie wrzuciły mnie do lochu. Twierdzą, że zamordowałem paladyna. Ale ja tego nie zrobiłem. Próbują mnie wrobić. Czemu mieliby to robić? A skąd mam wiedzieć? Musisz mnie stąd wyciągnąć. Porozmawiaj z lordem Hagenem. Zbóż mury. Nie wiem. Po prostu... Co się stało? Poszedłem do miasta. Nagle usłyszeli... Przejdź do... Od razu uciekaliśmy. Reszta jest... Kogo zamordował? Nie mam pojęcia. Wiesz jak się na... Jakiś lotar. Lepiej zapytaj lorda... Mają przeciwko tobie. Mówią, że ma... Wiesz kim... Nie. Kto kieruje? Sam lord. Co to znaczy? Nie trudno. Musisz sam się... Dobra stary, dzięki. Wszystko zmaszę się tym kiedyś wezmę i zajmę. Ty. Masz coś mi do powiedzenia, czy Andrze? Co się dzieje z Kowalem? A co z Kowalem? Z tym najemnikiem? Mogę z nim porozmawiać. Jasne i... A co z... Okej. Czyli z tymi już ludźmi rozmawiałem. Do lorda Hagena musiałbym się wrócić z nim porozmawiać, kurnata. No po prostu nie jestem w stanie tutaj kurczę nic zrobić. Najemnik Bennett, który podstępnie zamordował Palladyna Lotara, został osądzony w imię Inosa. No tutaj słuchaj, profesor, jest informacja na temat Beneta. Podstępnie zamordował Lotara. Czy jest tutaj ktoś, kto by mnie interesował? Kurczę, jakie ładne tutaj mamy te. Ej, no skąd to coś za jakieś światełko? Nie mówię ci przecież. Ale ładnie wyglądało. Z Rysa mamy, no nie, bo z rysetką Baltrama. Pokaż. Tu mam mapki, ale te mapki, no nie wiem, czy mnie interesują. Później przyjdę, jak będziesz miał na pewno jakieś mapki. Zawsze to powtarzałam. Hej! Wcale mnie to nie ktoś musi pracować.
Powiedz, co pierwszy początk wkrót, dlatego... Czy to nie... Ta, nigdy i tak. Wróćcie. Jakie wieści? Jakieś wieści. Można tak powiedzieć. Paladyni aresztowali Beneta, naszego kowala. Słyszałem. To zła wiadomość. Tak, to za mało powiedziane. Były jakieś wieści o Benecie? Jakieś Wygląda na to, że zabrali go do koszar i wrzucili. Jak możemy go... Nie mam na razie. Mogę tylko nad... To naprawdę nie mówię. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Odzyskaj fragment ornamentu. No ale te ornamenty, fragmenty jeszcze już nie wiem, czy mnie interesują, czy... Gdybym sama tego nie widziała. Coś dostałem, ale nie wiem co. I po co w ogóle? Dobra, tam to mnie, no nie wiem, czy za bardzo interesuje. Ja idę się jeszcze tam przejść, dlaczego by nie? Mam tutaj dwóch kupców. Alzor i jego rybki. Ciągle to samo. Za to 50 nie tak jak. Masz. Sam by na to nie wpadł. Chyba ci dodam cię. Pokaż. Masz tu jakieś ciekawe ryby, czy nie? Rybę i wytrychnic. Poza tym ciekawego nie masz. Mnie to już nic nie dziwi. To jeszcze jeden kupiec, który mnie interesuje. Znaczy nie wiem, czy mnie interesuje, ale się do niego wejdziemy i udamy. Zobaczymy, co ciekawego mi powie. Martin. Jeśli pokaż to, Fernand. Coś jeszcze, to wszystko. Miło, nie ma. Co przyjrzyj się uważnie, nie jest, nie masz ciekawego, ładnie to wygląda, no nie jest mi to niczego potrzeby. Zachowanie skrzynie wciąż dalej tutaj są, mój drugi przyjaciel, dobra. Nie można na to liczyć. Zatem lecimy jeszcze raz do Lorda Andrei, porozmawiamy sobie z nim o Benecie. Postaramy się go wziąć i wyciągnąć z pudła. Nie wiem, czego tędy idę, no dobra, idziemy tędy. Można to było zrobić zupełnie inaczej. A możemy porozmawiać z tym samym Garwezem tutaj. To uwierzyć. Z tym wcześniej mogliśmy rozmawiać. Można to było zrobić. Kurde, co się dzieje? O, tutaj sobie stoi ta Gerbard, czegoś tak nie obywatel, tylko Gerbard. Jakieś ciekawe miejsce, które rządzi, co możemy powiedzieć o tym miejscu. Co z ponoć bandyci? A czy ja z obywatelem rozmawiam? Nie chcę z obywatelem rozmawiać, chcę z rozmawiać z tym okay. Kolesiem. O. Diego przysyła... Co? I chci... To niemożliwe. Czy jest... Kto? Diego. Tak. Zatem to... Nie mam czasu. Coś... O co chodzi? Ty i ten... Zostań! Dobra, stary, tak więc ty się zajmij swoimi sprawami, idę się zajmij swoimi sprawami, za chwileczkę się weźmiemy i... Dogadamy. To cokolwiek obchodziło. Ponoć Beneta zamknęli, muszę się dowiedzieć, o co tym chodzi. Jak wezmę i od razu postaram się ocalić. Muszę z tobą porozmawiać o Benecie. Ale to ten najemnik, który zamordował jed... Sądzę, że Benet jest niewinny. Dowody są jednoznaczne. A jeśli dowody... Uważaj, co mówisz. Jeśli nie masz dowodu... Skąd masz pewność, że... Mamy naocznego świadka. Jak widzisz, wina tego najemnika. Co to za świat? Cornelius, podany przez nie... Najemnik... Dobra, ja z Corneliusem weźmiemy i porozmawiam. Jak wygląda sytuacja, nic sobie dojdziemy, porozmawiam sobie z Corneliusem. A Cornelius sobie tutaj w górze po lewej stronie stoi gdzieś. O, tutaj, o, na prawo, lewo. Jak zawsze, kurna, się pogubiłem. Oczywiście, że tak. Wychodząc się szło na lewo, nie na prawo, a ja poszedłem na prawo, nie na lewo. I on sobie tutaj stoi. Corneliusie, teraz będziesz miał WP. Widziałeś zabójstwo Lothara, prawda? Nie muszę odpowiadać. Lord Hagen. Co widziały? Naprawdę, musisz wyjść. Dość tego. Co widziałeś? Ja widziałem, jak najemnik, a potem wyjął miecz i wbił mu... Jesteś tego pewien? Tak, oczywiście. Ale teraz naprawdę nie mam czasu. Przede mną cała masa papierkowej roboty. Nie wierzę ci. No i co? Powiedz mi, co zamierzasz z tym zrobić? Wklepię ci tyle. Mógłbym powiedzieć najemnikom, gdzie mieszkasz. Co to ma niby znaczyć? Jestem pewien, że z wielką chęcią cię odwiedzą. Zapewne nie będą bardzo mili. Nie możesz tego zrobić. Zabiją mnie. To bardzo prawdopodobne. Powiem, co tylko zechcesz, ale nie rób tego. Okej, spoko. Więc co tak naprawdę się wydarzyło?
Nie widziałem, co zaszło. Dostałem złoto za obciążenie winą najem. W dzisiejszych czasach każdy musi... Kto ci zapłaci? Wystarczy. Zabije mnie, jeśli go... Czy zgodzisz się powiedzieć to samo, Lord? Nie jestem szalony. Nie mogę zostać... Chwila. Zostaw mnie. No i cacy, kurczę, sytuacja została rozwiązana, zamiaszczą. Zatem lecimy do Lorda Hagena, powiemy mu, co się stało i te sprawy i tak dalej, tym podobne. Patrzcie, jak się wszyscy mnie teraz patrzą. Więc Hagenie, Lordzie. Muszę sto... Sądzę, że Bennett... Dowody są... A jeśli dowody... Uważ, jeśli... Ej, no stary. Skąd... Mamy naocznego... Jak widzisz... Co to za świat? Corneli, podany przez niego... Najemnik zostanie powieszony z... Ty, stary, to mi się w ogóle podoba. Skąd mamy naocznego jak? No ja przecież rozmawiałam z tym kolesiem, tylko że jest taka sprawa, że ja też kiedyś ukradłem tą książkę. To i oczywiście kurna, ta chyba nie mam w tym momencie. No bo ją wziąłem i z tego, no sprzedałem, no nie gadajcie mi, że ją gdzieś sprzedałem. Sylwester, rozkazy, to nie idzie, dopiero kara, przepustka. Słowa pieśni. Lucyny, lista ziół, Konstantina. Wiadomość, dziennik. Okej. Okay. Okej, teraz w tym momencie możemy sobie wziąć i porozmawiać. Cornelius kłamie. Skąd ta pewność? Mam jego pamiętnik. Są tu wszystkie do... A to pod... W świetle no... Na mocy... Że więzie za to Cornelius. Cornelius u... Znajdziemy. No to spoko. Jakieś... No to spoko, cacy, i zajmiaszczo. Idziemy porozmawiać sobie w tym momencie z Diegiem jeszcze raz i później się udamy do tego. Wiadomo o tym od dawna. Do Beneta. Czy Dieg już tutaj stoi? Ja stoi tutaj, Diego, on to super. Całkowicie się z tobą... Dostarczyłem twój... Świetnie! I jak zareagował? Wydawał się bardzo przestraszony. No, obawiam się, że... A więc dom jest twój. Tak, pospędz... A na śniad... Nieźle to sobie... Żebyś wie... Jak tego do... Myślisz? Oczywiście. Siłą rzeczy po... Nigdy mnie o to nie... Zrobiłbym to inaczej. Co się stało z Gerber? Zbyt długo cieszył się życiem. Mieszkał sobie tutaj, opływając w dostatki pod... Nie wiem, dokąd uciekł. Jeśli koniecznie chcesz go znaleźć, popytaj w okolicach przysta... A co z moją? Widzę, że jednak... Ale masz rację. Więc jeszcze do tego otrzymałem, superacko. Możesz mi czego nauczyć, jak tam interesy, koniec rozmowy. Mój drogi przyjacielu, z tobą, czyli w tym momencie ja się ustawię w takim fajnym miejscu i w ogóle. Poziom 57, prawie 58. 49 punkcików nauki. Klątwa to mnie interesuje, kamienne teleportacje mnie interesują. Lucia, głodny myśliwy, zaginieni ludzie. Joe, gdzie są zaginieni ludzie? Handel bronią dla bandytów, magowie wody, oko i nosa. Damy się do więzienia, porozmawiam sobie z Bennettem i później udamy się do... Jeżeli on tego nie widzi, na farmę Onar chyba. Dobra, w tym momencie ja kończę swój odcinek. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, hejka, no i papa. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Piszcie komentarze, dawajcie łapki do góry, subskrybujcie mój kanał. No mam nadzieję, że się usłyszymy niedługo.